Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać niesamowicie ciekawy wzór ażurowy na drutach. Wzór ten możemy również potraktować jako mereszkę, która ozdabia, powiedzmy, dół robótki. Czy to będzie dół kardiganu, sweterka, kamizelki, czy to będzie ozdoba rękawów, no cokolwiek. Ja na mojej próbce zrobiłam prócz dwóch elementów, który każdy składa się z 10 rzędów, zrobiłam jeszcze parę rzędów wzorem jerseyowym, aby Państwu pokazać, jak bardzo ładnie łączy się właśnie ta mereszka, którą robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto. I to służy jako ozdoba dołu robótki, czy spódniczki, czy sukienki, czy sweterka, no czegokolwiek. I po prostu robimy dalej, powiedzmy wzorem jerseyowym, dalszą część robótki. Sama ta mereszka jest niesamowicie ciekawa jako ozdoba naszej robótki. Także, tak jak mówiłam, ten wzór składa się z 10 oczek, a liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 4. To jest prawa strona robótki, ale również i po lewej stronie robótki ten wzór jest bardzo ciekawy. Zaczniemy więc robić ten nasz wzorek, tą naszą mereszkę. Ja na druty narzuciłam 18 oczek, 4 razy 4, 16, plus po jednym oczku brzegowym. Więc tak, przez pierwsze cztery rzędy przerobimy sobie, robiąc ściegiem francuskim, czyli będą to oczka prawe i po prawej stronie robótki, i po lewej stronie robótki. Więc przerobimy sobie cztery rządki ściegiem francuskim, czyli są to oczka prawe, tak jak i po prawej stronie robótki, tak i po lewej. Więc to jest tak, nasz pierwszy rządek, oczko brzegowe również na prawo. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie drugim ponownie robimy sobie ściegiem francuskim. Ściągamy oczko brzegowe i następnie przerabiamy oczka na prawo. Jest to bez różnicy, czy wbijamy to oczko, robiąc oczko prawe, wbijamy to z przodu oczka, czy wbijając to z tyłu oczka, ten wzór, ścieg francuski, wyjdzie nam tak, jak powinien. Po prostu to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja przyzwyczaiłam się, aby robić te oczka prawe, wbijając drut z tyłu oczek. Po prostu jak jest Państwu wygodniej. Więc to jest nasz drugi rządek. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie trzecim ponownie przerabiamy sobie te nasze oczka na prawo. To był nasz trzeci rządek. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie czwartym ponownie przerobimy sobie wszystkie oczka na prawo.
przerobiliśmy sobie 4 rządki ściegiem francuskim. Więc teraz tak, w piątym rzędzie ściągamy oczko brzegowe i na każdym oczku przerobimy sobie 2 oczka na prawo. Czyli przerabiamy na prawo, nie ściągając drutu, i jeszcze raz przerabiamy na prawo. To będzie traktowane jak gdyby taki narzut. I dalej. Jedno prawe i na tym samym oczku jeszcze raz jedno prawe. Czyli na jednym oczku powstaną 2 oczka. I tak przez cały 5. rządek. Na jednym oczku robimy 2 oczka. I to jest nasz 5. rząd. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty do zrobienia. Czyli na każdym oczku robimy 2. Oczko i drugi raz oczko na tym samym. Raz, 2. Na każdym oczku robimy 2. Raz i 2. I oczko brzegowe na prawo. Przerobiliśmy sobie 5. rządek. W rzędzie 6, tak jak mówiłam, będziemy się zajmowali czwóreczkami. Jest podzielna przez 4. Więc tak, ściągamy oczko brzegowe i następnie wyłapujemy jedno oczko, ściągając narzut, drugie oczko, ściągając narzut, trzecie oczko, ściągając narzut i czwarte. Te 4 ściągnięte oczka przekładamy na lewy drut, następnie prawym drutem wbijamy się za czwarte, przeciągamy luźniutko, następnie wbijamy się w te 4 oczka, przerabiamy je razem na prawo, nie ściągając drutu, jeszcze raz przeciągamy i jeszcze raz przerabiamy razem na te 4 oczka na prawo i dopiero wtedy ściągamy z drutu. Mamy pierwszą czwóreczkę. I lecimy dalej. Raz, 2, 3, 4. Przekładamy ponownie na lewy drut. Wbijamy się prawym drutem za te 4 oczka. Przeciągamy luźniutko niteczkę. Przerabiamy te 4 oczka razem na prawo, w dalszym ciągu nie ściągając drutu. Jeszcze raz przeciągamy i jeszcze raz zamykamy te 4 oczka razem na prawo. I dopiero wtedy ściągamy z drutu. Następne 4 oczka. 2, 3 i 4. Ponownie przekładamy na lewy drut. Wbijamy się prawym drutem za te 4 oczka, przeciągamy niteczkę, wbijamy się w te 4 oczka i przerabiamy je razem na prawo. Jeszcze raz przeciągamy i jeszcze raz zamykamy te 4 oczka razem na prawo. I dopiero wtedy ściągamy z drutu. I ostatnia czwóreczka. Raz, 2, 3 i 4. Ponownie przekładamy na lewy drut, wbijamy się prawym drutem za te 4 oczka, przeciągamy luźną niteczkę, 4 oczka razem na prawo, jeszcze raz wbijamy się, przeciągamy i jeszcze raz zamykamy te 4 oczka razem na prawo. I oczko brzegowe. Obracamy naszą robótkę. I w rzędzie 7, proszę spojrzeć, jak ciekawie wygląda ten nasz wzór. W rzędzie 7 ściągamy oczko brzegowe i następnie przerabiamy wszystkie oczka na prawo.
to jest nasz siódmy rządek. I oczko brzegowe. W rzędzie ósmym ściągamy sobie oczko brzegowe i również przerabiamy nasze oczka na prawo. Wszystkie oczka na prawo. To jest nasz ósmy rząd. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie dziewiątym przerobimy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu oczek i następnie robimy narzut i ponownie. Dwa oczka razem na prawo, narzut, dwa oczka razem na prawo, narzut, dwa oczka razem na prawo, narzut i tak do końca dziewiątego rzędu. Narzut, dwa oczka razem na prawo, narzut, dwa oczka razem na prawo, narzut, dwa oczka razem na prawo, narzut i oczko brzegowe. To był nasz dziewiąty rządek. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie dziesiątym ściągamy oczko brzegowe. I teraz tak, mamy narzut. Te narzuty będziemy przerabiali na prawo i to następne oczko na lewo. Narzuty na prawo, następne oczko na lewo. Narzuty na prawo, oczko lewe. Oczko prawe, oczko lewe. Oczko prawe, oczko lewe. Oczko prawe. Oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe i oczko brzegowe. Zrobiliśmy sobie pierwszych 10 rzędów i tak jak tutaj na mojej próbce mam zrobione dwa właśnie pasy tej marynarki, z której każda składa się z 10 rzędów. Jestem pewna, że Państwu się spodoba ten wzór. Naprawdę, proszę mi wierzyć, jest wart grzechu. Zrobić sobie po prostu ozdobę robótki taką świetną mereszką, składającą się z dwóch, trzech pasm, czterech i resztę robótki po prostu zrobić sobie wzorem jerseyowym. Ale to wszystko zależy od Państwa. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Tak jak zwykle zapraszam do odwiedzenia mojego kanału. Proszę subskrybować, aby być na bieżąco z każdą nowinką, która się ukazuje na moim kanale. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.